A cytując naszego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, byłeś dupiarzem? No, czy byłem nie, dupiarzem... To jest cyta z urzędnika państwowego. Dokładnie, nie śmiejmy się. Nie śmiejmy się. Puśćmy sobie Jamiroquai i... Tak. I całujmy się. I całujmy się. Wiesz co, ja nie korzystam, jakby w... Nie dupiłem na jakby wiesz, nie, jakby jak to się mówi... Ja w ogóle nie lubię tego języka, żartuję, bo to jest no, wykluczający język i wulgarny. No właśnie. Cytuję jakby prezydenta. Oczywiście. Nie, ja nie miałem takich podrywów na legitymację studencką, nie miałem jakby w swoim życiu chyba wielu partnerek seksualnych. Tak mi się nie wydaje. Miałeś wiele partnerek seksualnych? Tak mi się wydaje, że nie. A ile? Nie wiem, nie liczę tego, ale chyba nie. Wydaje mi się, żeby to było jakoś tak... Nie liczę tego! Wagon. Nie. Wagon. Gellner, no na litość boską, jeżeli ja miałem sporo, to ty będziesz mieć sporo do kwadratu. No ale nie, bo ty jesteś... Dobra, też... 10? Nie no, chyba... Nie wiem. Pomidor. Nie wiem. Jakby... Dobra, nie wiem. Bartek, jesteś u kolegi. Przecież wiesz, że cię lubię. Lubię twoją dziewczynę. Sympatyzuję z wami, kibicuję wam. Nie rozmawiam celowo o was, bo to jest plotkarski temat. 11? Z Magdą 11, rzeczywiście. Bez Magdy 9? Bez Magdy 8. To jest Magda jednak... się liczy potrójnie. To, tak. Dobrze, czyli 11 dziewczyn. To rzeczywiście mało. To kiepsko. No ale no wiem. Słuchaj, każdy aktor podobno marzy o tym, żeby zagrać policjanta. Mhm. I każdy, bo też czytam to w biografiach znanych aktorów, wybitnych aktorów, każdy ma pomysł od Roberta De Niro przez Al Pacino po nawet Maćka Sztura. Każdy ma pomysł, że zrobi to po swojemu. Mhm. A potem oglądasz film i widzisz typowego policjanta. Mhm. Stanąłeś przed takim dylematem, przed Szadzią? Bo to jest pierwsza taka rola w twoim życiu. Policjanta. Tak. Tak. No. Czyli ten pierwszy policjant. Tak. No wiesz co, ja jakby na początku bardzo dużo jakby próbowałem trochę ugryźć to w kostiumie, żeby nie, wiesz, nie wyglądać jakby jak taki rasowy policjant z polskich właśnie filmów czy seriali, czyli skórzana kurtka, jakiś taki totalnie męski typ, no bo ja też ustalmy, mam trochę inne fizis niż wiesz, nie wiem, Piotrek Stramowski, nie? On jest brzydszy? To na pewno, ale... To tak uściśliłem, bo też myślę, że jest brzydszy. Tak. No.